Siemanko wszystkim, kolejny odcinek powiedzmy z serii, która się nazywa Błażowska Szkoła Dunkingu. Dzisiaj daliście mi naprawdę przejebany wsad do nauki i nie wiem, czy mnie chcecie połamać, czy co mi chcecie zrobić, bo będzie to o tyle ciekawe, że w życiu tego wsadu nie zrobiłem, nawet można powiedzieć na niskim koszu. Dla wszystkich, którzy są tu pierwszy raz na kanale, to jestem HCB, coś tam skakałem, coś tam wsadzałem i na tym filmiku, a właściwie w serii tych filmików, będziemy się uczyć, jak robić dane wsady. Dzisiaj wybór padł na 360 skupa. Wsad trudny, przynajmniej dla mnie przyjemny na skoku, ale ja się najpierw przebieram i za chwilkę będziemy sobie omawiać, co dzisiaj się będziemy uczyć. Na początek kilka słów o wsadzie, którego będziemy się uczyć. 360 skup to nie jest wcale taki świeży wsad, chociaż jest bardzo rzadko widziany na konkursach wsadów, z tego względu, że jest naprawdę trudny. To, że jest trudny, nawet nie muszę mówić o tym, bo sam go w życiu nie robiłem i nawet nie robiłem na low rimach. Wracając do pierwszych osób, które robiły gdzieś skupa, to jedną z takich pierwszych osób był Kwe Parker, czyli taki gość, który skakał niesamowicie, robił na niesamowitym stylu ten wsad. Właśnie go zobaczyłem i jak zwykle musimy sobie na sam początek zrobić analizę tego, co chcemy zrobić i tego, co będziemy próbowali się nauczyć. To jest Kwe Parker i to jest Hoop Mixtape. Zobaczmy sobie, co gość tutaj robi. Więc skup to jest taka 3/6 z zagarnięciem piłki na górze, ruch idzie do dołu i potem znowu jest piłka wyciągnięta do góry. Wygląda to niesamowicie, z tego względu, że nie używamy drugiej ręki. Jego właściwie lewa ręka była tutaj nieużywana, no chyba, że tylko do wyjścia w górę. I teraz tak, jaki problem będziemy mieli w tym wsadzie? Ano właściwie taki, że ci goście, którzy wykonują ten wsad, mają naskok lewa-prawa. Co oznacza, że oni skaczą lewa-prawa i wykonują ten wsad prawą ręką, czyli obracają się w swoją naturalną, dominującą stronę. Ale dobra, rozgrzewam się i za chwilę będę więcej już gadał, trenując ten wsad na low rimie oczywiście. Na low rimie, kurwa, na low rimie. Oczywiście w dzisiejszych czasach wiele osób już gdzieś próbuje te wsady robić, nawet tutaj na dolnej Filip Pawełka regularnie robi już skupa i opanował go bardzo szybko, ale właśnie jest ta różnica, o której mówiłem. Jak różnica między naskokami ma wpływ na to, jak ten wsad będzie wyglądał? Patrzcie na to. Jeśli ktoś ma naskok lewa-prawa, zazwyczaj obraca się w lewą stronę. Jak? Lipek, Erabder czy Filip Pawełka. Ja mam naskok prawa-lewa, co oznacza, że będę obracał się w prawą stronę. I gdybym próbował ze swoim naskokiem robić ten wsad, musiałbym piłkę zagarniać po prostu lewą ręką. I mam tutaj dwie opcje, jak wykonać ten wsad. Albo zmienić naskok, wtedy będę mógł swoją mocniejszą prawą ręką wykonać ten wsad. Albo zmienić po prostu rękę i wtedy będę miał swój naturalny. Dlatego dla mnie jest to bardzo obłędnie trudny wsad, a dla osoby, która gdzieś tam ma naskok lewa, prawa, jest już to, że tak powiem, naturalne, bo te osoby są nieco bardziej stworzone do obrotów i wsadów po prostu tą mocniejszą ręką, bo zazwyczaj ma się prawą rękę. Więc na początek decyzja. Będę skakał z nie swojego naskoku i próbował zrobić to lewą ręką, co oznacza, że będzie to wyglądać mniej więcej tak. O ile było to wolno i nawet nie wypadła mi piłka, to cały problem zaczyna się naprawdę w powietrzu. Nie bardzo ważnej rzeczy, że skupa da się wykonać też z jednej nogi, ale dzisiaj skupimy się na skupie z dwóch nóg, bo to było naprawdę za dużo naraz. Na początek zawsze zaczynamy od spróbowania na sucho tego ruchu, jak on ma wyglądać. I tutaj ten wsad wykonujemy już, można powiedzieć, bez piłki w rękach, więc muszę zrobić sobie jakiś taki pseudonarzut i próbować to wykonać po prostu najlepiej na takim koszu, żeby wiedzieć, gdzie ten kosz jest w ogóle. Nawet nie wypadła, tylko to nie jest problem. Problemem jest to, że to trzeba zrobić kurwa 20 razy szybciej.
O ile samo ściągnięcie piłki z góry można zrobić naprawdę mocno, to jest taki moment, gdzie musimy zmienić ten kierunek ruchu i tą piłkę wyciągać do góry. I tu zaczyna się problem, bo trzeba odpowiednio ją skleić, żeby nie wypadła. A ja na razie nie mam tego ruchu tak wyrobionego. Ta piłka gdzieś mi spierdziela, albo leci w bok, albo będę ją tracił, ona będzie leciała do góry. Więc na razie to jest kwestia zrobienia 20, 30, może 100, może 1000 powtórzeń, aż będę czuł, że ona jest na tyle kontrolowana, że mi nie będzie wypadać. Ogólnie nie jestem przyzwyczajony do obrotów i parę razy się teraz obrudziłem. Oj, obrudziłem, też się obrudziłem. Obróciłem, już mi się delikatnie kręci w głowie, więc nie jestem w stanie, tak jak przy wielu innych sadach, lecieć próba za próbą, tylko czasem muszę zluzować i dopiero wtedy zrobić kolejną próbę po prostu, bo tak to wygląda. Dobra, jeszcze z 5 razy i spróbuję dodać do tego skok. O! Żeby fajnie ten wsad wyglądał, też warto mieć tutaj dużo mobilności, bo wtedy naprawdę można tą piłkę jeszcze daleko wyciągnąć. Dobra, będę próbował teraz dodać skok. Kurwa, może faktycznie to zrobię. Dobra, jest to totalnie pierwsza próba. Spróbuję już skoczyć i to skleić. Na razie może nie na maksa prędkość, jeśli chodzi o ruch, bo boję się, że ją stracę, chociaż kurwa nie. Trzeba to mocno kręcić, bo tym bardziej ją stracę, jak będę wolno to robił. I na razie z krótkiego nabiegu zobaczymy, co się wydarzy. Muszę to zobaczyć, ale to na pewno nie był skup raczej, bo nie wydaje mi się, że ściągnąłem tą piłkę tak z góry, tylko taki trochę wyszedł. Nie wiem, zwykła 3/6, muszę zobaczyć i zaanalizować. To był taki pseudoskup, ale tak wolno dokręcony i bardzo mało. Spróbuję teraz coraz bardziej agresywnie. Ale kurwa, może to zrobię. Przy skupie, przynajmniej na razie, wolałbym, żeby ta piłka była raczej z przodu niż tam z boku, bo nie ogarnę, wyjebię tą piłkę gdzieś w kosz. Ten tutorial to powinien nagrywać Filip Pawełka, ale myślę, że przy niektórych wsadach gdzieś tu gościnnie Filipa weźmiemy. Będzie to dla niego na pewno dużo prostsze do wytłumaczenia. Dla mnie jest to dość obcy ruch, ale zaraz nie będzie obcy. To, o czym mówiłem, wyjebałem w kosmos. Tam, koniec zabawy. Dobra, musiałem młodych wyjebać, bo jak mówię, żeby nie łazić nigdzie, to nie łazić nigdzie, bo szanujmy się. Coraz bliżej jest ten skup, tylko widać, jak ja to wolno naprawdę kręcę w powietrzu. W głowie mam gdzieś tam jeszcze, że boję się, że tam wpadnę i wyjebię, ale coraz bardziej powoli robi się to takie bardziej naturalne. Zobaczyłem błąd, że łapię tą piłkę tak na zagiętej ręce bardzo blisko siebie, a powinienem to łapać takim obszernym ruchem, żeby coś z tego było. Nie wiem, jak wyglądało, muszę to zobaczyć, aczkolwiek potwierdza się setny raz to, co mówiłem. Każdy sad wydaje się trudny, dopóki nie spróbujecie go 1000 razy. Dobra, idę oglądnąć, spróbuję jeszcze raz potem powtórzyć, dopóki ruch mi wyszedł i będę podwyższał kosz. Dobra, oglądnąłem to i był to taki skup, tylko taki niepełny, na bardzo takim zgiętym łokciu, nieściągnięty jakoś do dołu. Bardzo, że tak powiem, asekuracyjnie. Próbuję zrobić to po prostu lepiej i powtarzać dalej. To jest to, co się boję. O,
Ale wolno opadałem z tą piłką. Zauważyłem jedną rzecz teraz. Jak narzuciłem sobie dalej, to czułem się nieco bardziej komfortowo, tak jakbym miał więcej miejsca na zrobienie tego ruchu. I może się okazać, że ciężej wykonuje się ten wsad, skacząc pionowo, że tak powiem, bez lotu. No i też nie skaczę jakoś wysoko, bo to nie mój naskok. No i też nie mam nabiegu takiego płynnego. Kurwa! Cały czas nie kontroluję jej tutaj w ogóle na przedramieniu. Muszę spróbować ją złapać w to miejsce. Spróbuję nabiec na wprost kosza, zobaczę co się będzie działo. Dalej tracę tą piłkę. Muszę iść sobie oglądać parę filmików i starać się złapać coś, czego jeszcze nie dostrzegam. Jak skupa robi Filip i widać zdecydowanie, że on ma prostą rękę, tak? Całą kończyną łapie tą piłkę, najpierw na dłoni, potem łapie ją między przedramię, na nadgarstek. Ja mam cały czas tą rękę zgiętą, tak jakbym, nie wiem, bał się fully extend. Dużo szybciej to robi. No pomijam to, że też wyżej narzuca i wyżej skacze, bo to jest jego naturalny naskok, ale za bardzo asekuracyjnie ja wiem już, że podchodzę do tego wsadu. Nie wiem, czy jest to w głowie spowodowane gdzieś tym, że boję się, że nie zablokuję i wykurwię po prostu w kosz. Próbujemy. Szczerze, to już tak próbując to tutaj chwilę, to 360 pod nogą byłoby dla mnie prostsze, bo łapie się to w dwie ręce. Nie ściągam w ogóle tej piłki w dół. Zatrzymuję tutaj ruch i tak pizdowato po prostu to robię. Muszę to na chuj agresji pociągnąć. No jak pizda do tego podchodzę i mam wrażenie, że cały czas za nisko narzucam i ta piłka mi tak zostaje po prostu w ręce przez to, że ona jest za nisko. Zobaczymy. Nie jestem przyzwyczajony do skakania lewa, prawa i jest mi ciężko zablokować prędkość, żeby do góry polecieć. Lecę w przód. Zaskoczyliście mnie tym wsadem, bo no mówię, dla mnie to jest totalna nowość. Nie mój naskok, nie mój obrót i no walczę z tym, parę razy się udało. Jeszcze żeby raz spróbować na tym, będę podwyższał, no ale zobaczymy. Lewa noga już ledwo kontaktuje, bo większy kąt zgięcia, a jak nie jest przyzwyczajona do tego, to już zakwas mi łapią. Walczę jeszcze chwilę. Dzięki wam kurwa, wykończycie mnie na koniec. Na tym kanale będzie moja śmierć, moja kaplica. Kurwa, zrobiłem to wolniej i wlazło byle jak, ale to nie to, muszę oglądać. Słuchajcie, zostało mi 20% baterii. Spróbuję jeszcze z dwa razy na tym koszu i potem kilka razy na wyższym. Ruch jest ciężki. Dla osoby, która skacze nie ze swojego naskoku, jest naprawdę trudne. Podejrzewam, że dla osoby z lewa, prawa jest dużo, dużo łatwiejsze. Problem największy jest taki, że mam gdzieś w głowie chyba strach, że przypierdolę w kosz albo wpadnę w tą konstrukcję. A druga rzecz, robię to wolno, po prostu tak mało agresywnie, jakby przez strachem, że stracę tą piłkę. Sam powtarzam chłopakom, nie ma słabych wsadów, ma być to robione jak najmocniej, a sam tutaj nie wykonuję tego z taką mocą, jakbym chciał. Dobra, ostatnie 2-3 próby. Podwyższam 2-3 próby. Krótkie podsumowanie i dobra. Dobra, wyobrażę sobie, że jestem na konkursie wsadów i mam 3 próby. Dobra. Chuj, zaliczmy to. Pomimo tego, że brzydki, ale podwyższam jeszcze 3 próby na wyższy. Teraz wyeliminowałem jedną rzecz, czyli strach, że przypierdolę głową w obręcz.
Może to był czynnik, który gdzieś tam w głowie siedział. Zobaczymy. Lecę po piłkę. Ostatnie 3 próby. Dobra. Koniec baterii. 3%. No nic. Jak na jedną dunk sesję i tak dość duży progres. Myślę, że wsad do opanowania w kilka dunk sesji. A na koniec jeszcze coś innego, żeby nie było brzydkie zakończenie. Dajcie znać w komentarzu, jakiego uczymy się kolejnego wsadu i czym mnie chcecie kurwa połamać. To tylko pokazuje, ile BTL jest prostszy.